Cześć, Słania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.11.2 moda, który się nazywa Backpacks i dodaje nam plecaczki do naszej gry. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać jeden plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Backpacks pobiera się z takiej strony, oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej, krótkie opisy zresztą. Nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy tutaj na to i wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.11.2. Jak widzicie, mamy tutaj trzy takie pliki do wyboru. Oczywiście wybieramy najświeższy, klikając na tę strzałeczkę w dół. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.11.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na tę wersję, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 996. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 996 i zainstalujcie Forge na wersję 1.11.2. I uwaga, w filmiku 996 ja instaluję Forge z końcówką 2201, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2228, i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co musimy zrobić, żeby zainstalować ten plik? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.11.2 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, w folderze mods jest zainstalowany, zamykamy i uruchamiamy launcher. Chwilę musimy poczekać, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em, Ja, tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2228. Gdybyśmy tutaj nie mieli wybranego profilu z Forge'em, to klikamy na tę strzałeczkę w górę i stąd wybieramy profil z Forge'em. Po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa. OK, mamy stronę startową, wchodzimy w moc i tutaj mamy backpacks gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Mamy nasz światek, wchodzimy w E jak ekwipunek i tutaj na końcu mamy backpacki różne, różniste. Interesuje nas, jak to zrobić, zatem trzymam nad tym strzałkę, klikam R jak robak i backpacki się robi bardzo prosto ze skóry i wagowej płyty naciskowej lekkiej, którą się robi w ten sposób. Z dwóch sztabek złota, jedna wagowa płyta. I jeszcze nas interesuje takie coś, backpack pouch. To się robi w ten sposób, że mniej skóry i trzy nitki i takiego backpacka sobie możemy wtedy zrobić. Po co on jest? Oczywiście backpacki można potem kolorować, przepraszam, kolorować, czyli dodawać kolorki, ale to już tutaj po prostu się wsadza backpack, tu kolorek i już wychodzi potem kolorowy. OK, weźmy sobie taki backpack, no nie wiem, wszystko jedno jaki, czerwony na przykład. Na przykład czerwony, no i weźmy sobie taki backpack pouch. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Więcej nie można do jednego backpacka oczywiście. O co mi chodzi teraz? Jak weźmiemy sobie backpack w łapkę i klikniemy prawym przyciskiem, to to otwieramy. Jak widzicie, ma tylko niewiele miejsca, w sumie tyle, co już mamy w ekwipunku.
Ale jeżeli chcemy sobie powiększyć, to wsadzamy właśnie taki backpack pouch do naszego backpacka i klikamy na niego prawym przyciskiem myszy. I proszę bardzo, już sobie powiększyliśmy tutaj ilość miejsca w tym backpacku. No i tak możemy zrobić 5 razy, to wszystko jedno, w które miejsce wsadzamy to. 4 i ostatni 5. I więcej już nie można. Jak się weźmie 6, tutaj sobie można przesunąć i się go tutaj wsadzi, to już nie powiększa. Także 6 nam nie powiększy już, także to jest już największa możliwa ilość dostępnego miejsca w tym backpacku, tym czerwonym, który mamy. No i teraz jak zamkniemy, to mamy go w łapce. Jak go teraz nie mamy w łapce, to mamy go na pleckach. I takich backpacków możemy mieć ile chcemy. Weźmy sobie jeszcze na przykład żółty i weźmy sobie jeszcze fioletowy. I w każdym możemy dodać po 5 takich backpack pouchów. My jeszcze możemy oczywiście wziąć więcej i więcej, no ale ja sobie tutaj wzięłam takie, żeby wam pokazać. Teraz mam, jak widzicie, czerwony na plecach. Teraz przestawię go tutaj na koniec, jakby teraz pierwszy jest żółty. Mam żółty na plecach. Teraz jakby pierwszy jest fioletowy. Mam fioletowy na plecach. One nie muszą być w tym tutaj, w tych slotach. Mogą być sobie na przykład tutaj. I teraz jako pierwszy występuje fioletowy, więc mam fioletowy na plecach. Teraz jako pierwszy w ekwipunku występuje, nie wiem, albo czerwony, albo żółty, bo nie wiem, jak ekwipunek jest traktowany, czy z góry na dół, czy w bok. Jednak czerwony jest jako pierwszy, więc w bok, że tak powiem, idzie. To teraz pewnie będzie żółty pierwszy, tak. Także jak widzicie, pierwszy, który mamy, jest zawsze na plecach. No i to tak w zasadzie wszystko. Mod działa, ja kończę, nic się nie kreszuje. A wy oczywiście piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał i nie zapominajcie o dzwoneczku. To tymczasem trzymajcie się, pa pa! Now.